You know, pull up in that Bruce Wayne, that's my new thing. Black on black down to the shoestring. Na samym początku filmu chciałem was zaprosić na kanał Puffy. Nagrywa on naprawdę zajebiste materiały o różnorodnej tematyce. Wbijcie do niego na kanał, zostawcie suba z dzwoneczkiem, tak jak ja to zrobiłem, i oczekujcie następnych materiałów. Naprawdę polecam ten kanał. Siemane, Zimane, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapowiem wam kilka fajnych koncertów zagranicznych raperów w Polsce, w tym jak i w przyszłym roku. Chodzi tu o koncerty, które są potwierdzone praktycznie na 100%, czyli po prostu wiem, że się odbędą, wiecie o co chodzi. Pierwszy koncert odbędzie się już, ziomale, za 2 dni. Dziś jest 24, dobrze mówię, za 2 dni się koncert odbędzie. I czekajcie, rączkę sobie zmienię, bo ja tutaj mam info przed sobą, żebym nic dla was nie pominął, wiecie o co chodzi. Pierwszy koncert odbędzie się 26 listopada w krakowskim Kwadracie, taki klub Kwadrat. I słuchajcie, kto tam będzie? Young Lean to jest raper znany z takich kawałków jak Kyoto, Yoshi City, Hurt, Diamonds. No najbardziej jest znany z takiego kawałku Kyoto, gdzie ma bodajże 30 milionów wyświetleń. To 3 lata temu gdzieś nagrane, 2-3 lata temu, coś takiego. Kojarzę ten kawałek mniej więcej, ale gościa za dużo nie słucham, no bo to jest białas, a ja słucham czarnuchów. I słuchajcie, Young Lean będzie w Polsce, właśnie w Krakowie. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy się tam nie wybiorę, bo 26 to jest niedziela. Tylko z drugiej strony chujowo, bo na drugi dzień do pracy idę, nie? A jak na koncert iść, to kurwa popić trzeba, nie? No co, na sucho na koncert idę. I słuchajcie, tak jak mówię, za 2 dni jest w Krakowie. A 4 dni później, czyli 28, będzie w Warszawie. W Warszawie, ziomale, będzie w Progresji. Tak, w Progresji będzie. Także fajna opcja, Young Lean. Tu jest napisane dalej, że on będzie robił trasę po Europie i właśnie w ramach tej trasy odwiedzi Polskę. Także bardzo, bardzo, bardzo fajne info. A drugie info już dużo, dużo lepsze, przynajmniej jak dla mnie. Chodzi tutaj o 2 koncerty amerykańskich raperów, dość sławnych już. Dużo sławniejszych niż Young Lean. Słuchajcie, pierwszy koncert odbędzie się bodajże, już wam powiem. Koncert tego rapera był w ubiegłym roku, tak samo w Progresji. Progresja, widzicie, cały czas się tutaj powtarza. Chodzi tutaj o The Game'a. The Game faktycznie rok temu był, widziałem plakaty w Progresji. I powróci w marcu. W marcu będzie jego koncert, tak mówiłem na początku odcinku. Na początku odcinku. A jeden chuj. Tak mówiłem na początku, będą tutaj koncerty w tym roku i w następnym. Będzie koncert The Game'a w marcu. I znowu Kraków. Znowu Kraków się nam pojawia. Klub Studio, tak się nazywa, Klub Studio i Progresja, także 2 miejsca, Kraków, Warszawa, znowu te same miasta. I znowu pojawia się Kraków, ja niedaleko Krakowa mieszkam, także może tam wpadnę, może coś dla was nagram, nie wykluczam tego. Zobaczymy jak będzie, tak jak mówię, z pracą, jeszcze ze studiami, ale postaram się coś wpaść. Co my tutaj jeszcze mamy? Bilety będą w cenie 120 zł i są już w sprzedaży, także jeżeli ktoś jest zainteresowany i sobie chce zająć miejsce, że tak powiem, to 120 zł za bilecik i można lecieć na koncert. Słuchajcie, trzeci koncercik zajebisty. Tajga. Tajga chyba znacie. Zajebiste kawałki nagrywa. I słuchajcie, 25 lutego, czyli wcześniej, w Proximie. Mówi wam coś Proxima? Bo mi tak, kurwa. Mi się to tylko z jednym kojarzy. Odbędzie się 25 lutego, tak jak mówię, w Proximie, koncert Tajgi. Co my tutaj jeszcze mamy o tym w ogóle? 17 listopada. Od 17 listopada mamy sprzedaż biletów, czyli już
Paru dni te bilety można już zamawiać, także też fajna opcja. 25 luty, Proxima, Warszawa. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie Proxima jest, to jest w Warszawie. Także też fajna opcja. Tajgi, jeżeli ktoś nie zna Tajgi, to zaraz mu powiem. Tajga słynie z takich fajnych kawałków. Już wam powiem z jakich. Szczerze mówiąc, mam parę na komórce, sobie lubię słuchać. Najwięcej wyświetleń lata temu zdobył na Loyal z Lil Wayne'em i Chris Brownem. Ale ja wolę dużo lepszą piosenkę Hooka z Young Thugiem. Naprawdę fajna piosenka. I dość fajny raper jak dla mnie. I on będzie w Polsce. Szkoda, że we Warszawie. Szczerze mówiąc, do Warszawy mi się nie chce jechać. Mimo, że to jest dość sławny raper, to jednak do Warszawy mi się nie chce jechać. Natomiast zastanawiam się nad tym The Game'em, bo jeżeli The Game, a Young Lean jeszcze. Obydwaj będą w Krakowie, także. Jakby nic dupy nie zawróci, to będę chciał być na tych koncertach. 120, czy nie, 120 zł to było za co? Za Tiger czy za The Game'a? Za The Game'a chyba, czekajcie, właśnie sprawdzę, już kurwa nie pamiętam, za skurczybyka. Za The Game'a było 120 zł, także w sumie poświęcić dniówkę, żeby The Game'a zobaczyć, no to w sumie nie jest tak dużo. Za Soulja Boya rok temu słyszałem się też płaciło coś koło 140, a tu jest The Game 120, także nieźle, no. Bilety przeważnie na takie koncerty od stówki w górę idą, nawet drożej czasami. Jak możecie zauważyć, tak trochę wtrącę, kurwa, bluza już inna niż ostatnio. A i słuchajcie, bo już nagrywam 6 minut, a nic konkretnego jeszcze nie powiedziałem, jeśli chodzi o tą informację, którą miałem dla was. Jeżeli któryś z was, chodzi mi tutaj o widzów, nie? Jeżeli ktoś jest moim widzem i chce wystąpić na odcinku u mnie, to musi spełnić taki jeden warunek. Mianowicie chcę nagrać taką serię. Jeszcze jak ta seria będzie się nazywała, to jeszcze nie powiem. Ale chodzi o to, żeby zainteresowana osoba nagrała vloga. Od 1 do 3 minut. 1-3 minuty, coś takiego, nie? Do 3 minut w każdym razie. I w tym vlogu należy się wypowiedzieć na temat rapu. Konkretnie. Jakiego rapu słuchacie? New school, old school? Kogo lubicie najbardziej? Czy wolicie rap amerykański czy polski? Tak mówię, kogo słuchacie? Tego typu rzeczy. Właściwie to wszystko. New school czy old school? Polski czy zagraniczny i kogo konkretnie lubicie słuchać. I te filmiki podsyłajcie mi, jeżeli ktoś zainteresowany się znajdzie. Jedna osoba już się znalazła. Jeżeli jesteście zainteresowani, podsyłajcie te filmiki na adres mailowy sowietow@2.pl. Adres wam zapodam w opisie. Także z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że się ktoś z was zgłosi, żeby była jakaś fajna seria. Także bez Dios. Trzymcie się. Trrra.